Jest ktoś tutaj z nami? Czy możesz jeszcze raz podejść? Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy jesteś tutaj nieszczęśliwy, w tym miejscu? Chciałbyś być gdzie indziej, w lepszym miejscu? Jeśli tak, to potwierdź to. Dziękuję bardzo. Witajcie, moi drodzy, na kolejnej paranormalnej przygodzie. Dzisiaj znajdujemy się na Dolnym Śląsku, a dokładnie w zamku w Międzylesie. Nie jestem tutaj sam, na specjalne zaproszenie przybyłem tutaj, aby nagrać wraz z jedną grupą paranormalną, która też tutaj nagrywa swój materiał. Oni już tutaj kiedyś byli, ja jestem tutaj pierwszy raz. Będziemy tutaj przebywać dzisiaj w sumie całe popołudnie, całą noc. Jeszcze mało do tego, będziemy nocować nawet w tym zamku, także jeszcze będzie bardziej creepy. Oczywiście w nocy zostawimy, jeśli się uda, zostawimy też kamery na noc powłączane. Jeśli będziemy spać, zobaczymy, czy uda nam się coś zarejestrować. Historię tego zamku przedstawi nam jeden z członków tej ekipy i no cóż, czekamy na noc. Jestem bardzo ciekaw tego, co uda nam się tutaj zarejestrować, bo naprawdę budynek jest olbrzymi, można się tutaj podubić, tak jak mówię. Czekamy na noc, zaczynamy! A więc moi drodzy, czas, aby przedstawić wam dzisiejszą grupę paranormalną, po której dostałem zaproszenie do tego zamku, aby razem z nimi przeprowadzić śledztwo. A jest to grupa Among the Shadow. Witajcie serdecznie. Z nami Szymon, Grzegorz i Dawid. I to razem z nimi będziemy przeprowadzać śledztwo w tym zamku. Oczywiście chłopaty, dziękuję wam za zaproszenie. Nie ma sprawy i również dziękujemy, że przyjąłeś. No oczywiście, no każdy taki budynek, który jest warty badania, przyjmuje otwartymi rękoma. Także ja teraz za chwilkę biorę Grzegorza ze sobą i Grzegorz opowie nam co nieco o tym zamku, czyli tak zwaną część historyczną. No a potem po prostu czekamy do 20, 21, 22 i zaczynamy śledztwo. A więc, Grzegorzu, znajdujemy się teraz prawdopodobnie w tym holu. Tak. W tym zamku. Opowiedz mi coś o nim. To mianowicie to, że Zalaktystan nie jest dziełem przypadku, ponieważ przechodziły tutaj w pobliżu dwa trakty handlowe. Pierwszy to był bursztynowy szlak, który jeszcze istniał za czasów rzymskich. Natomiast drugi to był trakt handlowy z Wrocławia do Pragi. I tutaj też z tego powodu postawiono między innymi taki obiekt warowny, można powiedzieć, ponieważ mógł on ochraniać jednocześnie kupców, którzy tędy przechodzili na handel. No, jak wiemy, dawniej takich kupców dość często rabowano. Więc jak na przykład mówimy o Rauriterach, to nie wzięli się oni znikąd, ponieważ był to teren taki tranzytowy, można powiedzieć. A jednocześnie była to ziemia pograniczna, ponieważ historycznie ona do Śląska nie należała, ale oddzielała ona Śląsk, można powiedzieć, jakby od Czech i jednocześnie też była taką dawną granicą za czasów piastowskich między Polską a Czechami. Mm-hmm.
teraz można pojść w sali, która nawiązuje do dawnej średniowiecznej historii tego zamku, bo tutaj możemy zobaczyć obok inspirowany średniowiecznym stylem gobelin, który zasłania tę oto ścianę. Sam zamek powstał też właśnie w epoce, którą przed chwilą przywołałem, bo było to w 1370 roku i został on powierzony pod opiekę rodowi von Glaubitzów, który pochodził z Saksonii i został on nadany przez króla Jana Luksemburskiego, który też na dobrą sprawę był przy okazji królem tytularnym Polski, lecz się zrzekł później tego tytułu. Zamek ten, można powiedzieć, że trwał w tej swojej dawnej formie do roku 1428, kiedy został on spalony przez husytów i po tym pożarze zachowała się tylko wieża, którą na pamiątkę tamtych wydarzeń nazywano Czarną i tam też zginęła żona pana Wolfharda von Glaubitz, która też została zamknięta w tej wieży za karę, ponieważ miała ona dopuścić się zdrady, gdy jej mąż był na wojnie. Więc widzimy, że była to dość dramatyczna historia. No, dokładnie. Pomimo zniszczenia przez husytów jednak zamek powrócił do życia i został on później rozbudowany jeszcze przez rodzinę von Czirnhausów i było to w XVI wieku, między 1580 a 1590 rokiem i temu zawdzięczamy część renesansowych wnętrz, które znajdują się w tym zamku. Natomiast kolejna przebudowa to już była przebudowa, którą kontynuował ostatni ród, w tego rękach to miejsce zostało do zakończenia II wojny światowej. Był to ród Althanów, którzy tutaj osiedli w tym miejscu w 1653 roku i wtedy też zaczęli rozbudowę o część barokową. I jak widzimy, między innymi te piece, które tutaj stoją chociażby w tych salach, są właśnie z okresu baroku. Można powiedzieć, że kiedyś tętniło tutaj życie, teraz też tak jest, jednakże ten zamek nie odkrył właściciela, który by w nim zamieszkiwał, tak jak każdy z nas w swoim domu czy mieszkaniu. Można powiedzieć natomiast, że pozostali tutaj już dawni mieszkańcy i tragicznym przykładem tego jest chociażby nagrobek, który kryje się pod tym progiem. Jest to nagrobek młodego syna von Althanów, który zginął jako dziecko w 1818 roku, także widzimy, że to miejsce spoczynku jest dość niepozorne, ponieważ nikt by się nie spodziewał, że można kogoś pochować pod praktycznie progiem, który schodzi do lochów. Ale pochowano go, bo chciał tutaj być pochowany? Czy, znaczy nie, no może nie, że chciał być pochowany, ale czy rodzice może też chcieli mieć blisko siebie? Całkiem możliwe, że rodzice mogli chcieć go mieć przy sobie, bo to wiadomo, że psychika rodzica jest bardzo trudna do odgadnienia i jest poddana silnemu działaniu traumy, kiedy tracą dziecko, bo to zazwyczaj naturalną koleją rzeczy jest, że zazwyczaj dziecko musi się pożegnać z rodzicami, a nie na odwrót. Widzimy tutaj jest salon tortur. Z tego co możemy zobaczyć, to raczej nie wszystko, pewnie to są oryginalne rekwizyty, lecz mogą być to dobrze wykonane repliki. Jednakże instrumentarium zadawania bólu drugiemu człowiekowi było dużo szersze niż to co widzimy w tej sali. Jednakże to jest jeden z ciekawszych eksponatów, ponieważ widzimy, że kiedy posadzono delikwenta na takie gwoździe, to raczej nie należało do zbyt przyjemnych posiadówek, a z kolei tutaj na drugim miejscu stoi, można powiedzieć, taki jakby kozioł, na którym sadzano przesłuchiwanego i do nogi przywiązywano mu odważniki, przez co też on się wbijał w tą taką wąską podstawę i to zadawało mu niewyobrażalny ból, bo to jednak nie było, że minutka, dwie czy pięć, tylko po kilka godzin, po całe dnie. Co tutaj mamy dalej ogólnie jeszcze? Tutaj z kolei mamy drugi sprzęt, przy którym zakończyny przywiązywano skazańca i jest on dość podobny do krzyża świętego Andrzeja, który chociażby jest wpisany w szkocką flagę. Tak rozciągnięty człowiek zazwyczaj miał trudności z oddychaniem, bo można powiedzieć, że wszystkie takie kary krępowania zakończyny na urządzeniach przypominających krzyże zazwyczaj kończyły się śmiercią przez uduszenie, a jak wiemy, walka o każdy oddech zmiękcza nawet najtwardszego i opornego przesłuchiwanego. Tutaj jeszcze ogólnie jest w sumie taka klatka, tak, w której byli prawdopodobnie przetrzymywani różni więźniowie, zabójcy i tak dalej. Właśnie to był w ogóle tak naprawdę sądzony. Wszyscy ludzie?
To znaczy praktycznie można powiedzieć, że pan zamku otrzymywał od króla czy księcia, bo zależy od okresu historycznego, czy była to ziemia podległa księciu, bo była raz taka sytuacja za Piastów Śląskich, czy królowi, bo jednak to przynależało pod Królestwo Czech, a później już pod Cesarstwo Pruskie. To wtedy taki władca zezwalał panom zamków sądzić takich skazańców i przez to też takie sale tortur znajdowały zastosowanie. Przejdźmy sobie do drugiego pomieszczenia. Tutaj widzę, znajduje się jakieś młode. Chcesz zapytać coś w tylu tortur? Możesz coś o tym opowiedzieć? Tutaj to można powiedzieć, że bardziej już widzimy też takie rzeczy związane z torturami i to przypomina tutaj, można powiedzieć, ten oto topór przypomina trochę topór katowski, którym miano ścinać głowy. No i trzeba przyznać, że nie była to zbyt lekka śmierć, ponieważ czasami trzeba było poprawić, ponieważ taki topór za pierwszym razem głowy nie ściął. No ale też funkcjonowały jeszcze katowskie miecze, których niestety tutaj nie mamy. Kolejnej to urządzenie, które widzimy przed kamerą. Ciężko jest mi wskazać jego zastosowanie, jednakże jego położenie w pobliżu sali tortur sugeruje, że mógł również służyć takim celom. Kończąc prawie tą część historyczną, tak. Czy są tutaj jakieś legendy, które krążą? Jeśli chodzi o legendy, no to zapraszam za mną, tutaj obok jest jedno miejsce związane z taką legendą. Tutaj mianowicie znajduje się stary tunel i właśnie przy tym starym tunelu miało dojść do ewakuacji mieszkańców zamku, kiedy Husyci go podpalili, ponieważ nie było tak, że podpalili w jednym miejscu, tylko podłożyli ogień w kilku naraz, przez co pożar szybciej ogarnął budowlę i sam pan zamku tędyk miał ewakuować swoje dzieci, natomiast już swojej małżonki nie zdążył uratować, ponieważ ogień rozprzestrzenił się zbyt szybko i nikt nie był w stanie się przebić na wieżę. I tunel został po prostu zasypany teraz, ze względu teraz bezpieczeństwa, czy po prostu sam się zawalił? Znaczy, całkiem możliwe, że mógł się zawalić pod upływem czasu, ponieważ też nie zawsze później takie tunele wykorzystywano i z biegiem czasu kolejni właściciele zapominali o tym, że takie podziemia istniały. Powiedz mi jeszcze, Grzegorzu, gdzie u was tutaj podczas pierwszych nagrywek była największa aktywność? Znaczy akurat mnie przy tych nagrywkach osobiście nie było, ale z tego co widziałem, to chłopaki właśnie w miejscu tych lochów mieli najwięcej aktywności paranormalnych. No i też słyszałem z historii od pracowników tego miejsca, że nawet jak tutaj przyszła pani, która utrzymywała, że jest medium, no to nie była w stanie przestąpić progu, bo twierdziła, że tutaj wręcz roi się od duchów i nie wszystkie są dobre. To na pewno. A jakieś opowieści o pracownikach, którzy pracują obok, na przykład w restauracji, czy w hotelu, czy oni doznawali jakichś zjawisk paranormalnych? To znaczy, niektórzy, z jakimi mieliśmy okazję porozmawiać, wspominali, że spotkały ich te dziwne sytuacje, ale też nie wszyscy są w stanie uwierzyć, że miało to podłoże paranormalne. Czyli to te zwanymi sceptykami. Znaczy są bardziej sceptyczne i ciężko jest im znaleźć racjonalne wytłumaczenie, no i uważają, że to jest dziwne. No ale nawet wspominają, że jak tutaj bywali goście, którzy nocowali na tym zamku, to wspominali, że już więcej tutaj nie wrócą, bo tutaj straszy. Więc zobaczymy dzisiaj w nocy, tak. Oczywiście, czy tak rzeczywiście jest. Tak, czy coś nas wystraszy, czy coś nas będzie próbowało wypędzić. No nie, dziękuję ci, Grzegorzu, za taką krótką historię co do tego zamku. Tak jak mówię, czekamy do wieczora i będziemy się po prostu rozdzielać, żeby każdy po prostu miał swoją perspektywę do filmu, czy to u chłopaków z Among the Shadow, czy u Mortimera. Dobrze, także my na razie się będziemy regenerować i widzimy się wieczorem. A więc, drodzy widzowie, zaczynamy śledztwo paranormalne. Wybiła godzina 22. Zaczynamy badania. Chłopacy zostali na dole. Udają się w kierunku bunków. Na ich badania
My udajemy się do lochów. Z racji tego, że na dole jest krata zamknięta, musimy obejść cały zamek, żeby tam się dostać. Także zaczynamy. Ogólnie oparte zainstalowali cztery kamery. Tutaj można oczywiście pokazać, że jest takie centrum dowodzenia. Całym sprzętem są cztery kamery ustawione i one tutaj rejestrują poczynania, czy coś się na kamerach zarejestruje. Dobrze. Także bierzemy. Bierzemy wielką awarkę, żeby coś widzieć. I idziemy. Zamek jest naprawdę obszerny. Trzeba naprawdę uważać, żeby się nie zgubić. Powiem wam, że największe wrażenie robią te korytarze tutaj. One dawają taki jakby, że tak powiem, lekki niepokój. Ale zamek jest naprawdę w bardzo solidnym utrzymaniu. Mieliśmy okazję tutaj rozmawiać chyba z właścicielką, tak mi się wydaje, która, nie właścicielka, jest to osoba, która robi, że tak powiem, wyprawy z duchami nocą tutaj w tym zamku. Ludzie mogą sobie, że tak powiem, chodzić i ta osoba dana opowiada, co tutaj się dzieje. I właśnie opowiedziała nam o paru sytuacjach, która ona doświadczyła w tym zamku, że nawet uchwyciła na schodach jedną zjawę. Opowiedziała właśnie nam parę ciekawych historii i niestety jedna czy dwie historie nie możemy opowiedzieć ze względu na to, żeby po prostu było to zachowane tajemnica. Dobrze. Więc znajdujemy się już w lochach. Jak wspomnieliśmy na początku, jest tutaj nagrobek małego chłopca, który umarł i jest tutaj pochowany. To jest jego nagrobek. A my udajemy się na razie na dół do lochów. Zobaczymy, czy... Sprawdzimy, czy tu jest wyłącznik. O to mi chodziło. Wyłączamy światła, żeby była kompletna ciemność w tych lochach. Ogólnie tutaj Dawid się źle czuł bardzo w tych lochach. No powiem, że jak wchodząc do środka, no czujesz taki lekki niepokój. Zostawimy sobie światło. Misia może na razie nie będziemy odpalać. Więc sobie tutaj jest. Zostawimy sobie najpierw sprzęt, K2. Rympody sobie zostawimy ogólnie. Tu zostawimy jeden rympod. Jeden rympod zostawimy przy schodach. Dobrze. Tu jest jeden rympod, tu jest drugi rympod przy schodach. Trzeci rympod. Zostawimy tutaj. Mhm. Nie wiem. Ogólnie była ma bateria wymieniana w rympodzie. O, tam. Patrz. No, coś się już dzieje. Rempody są zbyt daleko, żeby reagowały na siebie. Czekaj. Ja zrobię inaczej. O! O. Patrz, jak ja się odwracam z kamerą, zaczął reagować. Dobra, spokojnie, ja sobie wariuję na razie. Patrz, odeszłam. Ej, masakra. Jesteście tutaj z nami? Jesteś tutaj z nami?
mi tą kamerę. Jesteś tutaj na schodach? Nie bój się nas. Jak ten chłopiec miał na imię? No tam pisało. Aż ty stał i słuchał. Chłopczyku, czy to ty jesteś tutaj? To idź do góry, przeczytaj. Jest napisane na tej kamiennym też. Czekaj, dobra. Idę przeczytać. Kurczę, nie wiem teraz. Nie wiem właśnie, jak ten chłopczyk się nazywał. Jest ktoś tutaj z nami? Możesz jeszcze raz podejść. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy zginąłeś na tym krześle tortur? Czy byłeś na tym krześle torturowany? Czy jest tutaj z nami mały chłopczyk? Ogólnie ja się nie przedstawiłem. Ja nazywam się Joachim i ze mną jest Joanna. Przychodzimy w pokoju. Nie chcemy zrobić żadnej krzywdy wam. Przyszliśmy tylko porozmawiać. Chcesz z nami też porozmawiać? Dziękuję bardzo. No jest grubo. Jest grubo. No to i zaczyna. Czy możesz podejść do tego urządzenia tutaj, które świeci na zielono? Podejdź tutaj do mnie. A może zostawię tutaj tą karbuitę na tym... Nie wiem, czy nie za wysoko. Nie. Jeśli coś będzie chciało, to podejdzie. Czy dalej jesteś tutaj z nami? Nie bój się. Czy byliście tutaj... torturowani na tych urządzenia? Czy jest tutaj coś złego? A byli. Dziękuję bardzo. Czy jesteśmy tutaj mile widziani? Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy jest tutaj mężczyzna? Czy jest tutaj kobieta? Jest tutaj jakieś dziecko? Czy jest tutaj coś złego? Czy jest tutaj coś, co was blokuje? Aha. Czy potrzebujecie pomocy? Jest was tu więcej?
czy tylko jedna osoba? Jeden byt. Jeden byt. Coś ich blokuje. No to znaczy, że może coś chcą kontakt nawiązać, nie? A ja teraz odpalę to urządzenie. To jest taka piramida. Przez tą piramidkę będziesz mógł nam odpowiadać. Tak lub nie. Ja ci zaraz pokażę, jak to urządzenie naprawdę działa. Wtedy ty będziesz mógł odpowiadać. Jest to piramida, jeśli podejdziesz. Z mojej lewej strony jest na tak, a z prawej strony jest na nie. Nie bój się, to urządzenie ci nie wyrządzi żadnej krzywdy. To urządzenie służy tylko do komunikacji. Czy jesteś tutaj z nami? Tak, zielone, nie czerwone. Czy zostaliście zabici poprzez tortury na tych przyrządach? Czy jesteśmy tutaj bezpieczni, w tym miejscu, gdzie się znajdujemy? Czy chcecie z nami nawiązać kontakt? Czy rozumiecie też po niemiecku? Dziecko, jeśli tutaj jesteś, mam dla ciebie taką zabaweczkę. Jest to taki świecący misiu. Położę ci go tutaj przy progu. Jeżeli będziesz chciał się nim pobawić, to możesz to zrobić. Po prostu dotykając go. Wtedy misiu się będzie ładnie świecił. Nie wyrządzi ci żadnej krzywdy i wtedy będziemy widzieć, że tutaj jesteś. Jeżeli jest tu jakaś dusza, byt lub byty, którzy egzystują w tym miejscu, proszę, zróbcie coś. Czy możecie wydać jakiś hałas? Uderzyć w coś? Rzucić czymś. Zróbcie to dla nas. Albo rzeczywiście coś jest blokuje, że nie mogę już teraz rozmawiać. No, też mi się może wydaje. Albo poszli do naszych kolegów. Mi się wydaje, że tam, tam jest coś innego. Proszę, nie obawiaj się nas. Przychodzimy w pokoju. Ale powiem ci, że jest... Nie ma już tak zimno tutaj. Jest nawet fajna temperatura. Weźmiemy sobie fluxa, pójdziemy sobie do drugiego pomieszczenia. Rempola tutaj zostawimy. I... No zobaczymy. Może tutaj przed tunelem jeszcze potem zrobimy. Dobra, także udajemy się do... drugiego pomieszczenia. Uważaj. Tutaj, tego co mówiono, była raczej zwierzyna.
Nie wiem, ta pani powiedziała, że to była jakaś rzeźnia czy coś tutaj. No, że tutaj ogólnie... Mordobicie? Jest takiego. Zrobiony... Mordowny. Tak, że jest po prostu takie na wybór, że po prostu tutaj niby ta zwierzyna była bita, po prostu wylewano tą całą krew tutaj, w tym kierunku i po prostu ona była tak zrobiona, ten wybór, żeby ta krew po prostu spływała na dół. Dobrze, także my sobie odpalimy tutaj. A jest ktoś tutaj z nami teraz? Czy możesz podejść do tej piramidy? Lewa strona tak, prawa nie. Przed chwilą byliście bardzo komunikatywni lub komunikatywny. Dlaczego ustało? Nie macie energii? Czy chcecie, abyśmy odeszli z tego miejsca? Czy jest nas tutaj za dużo? Może ma tylko jedna osoba zostać? A może to wy się nas boicie? Ja cię mogę zostawić, jak chcesz. Boicie się tego, że wam zrobimy ponownie krzywdę? Jeśli tak, to potwierdźcie to. Albo to coś uciekło. Nie wiem, czy... Albo to już nie chce z nami rozmawiać. Mhm. Bo przedtem Rempot normalnie odpowiadał na nasze pytania. Normalnie pytanie, Rempot, pytanie, Rempot. A teraz nagle jakby kompletna, no cisza, no nic. Ja jeszcze te flusta ustawię przy wejściu. Zobaczcie, może czasami tak jest, że ktoś... Proszę, się boi rozmawiać, proszę, się boi, że tak powiem, wejść. A daj tam do tej groty może tam. Słucham? Do tej groty. No właśnie tutaj. Tam też możemy dać zaraz, ale poczekajmy chwilkę. Mm. Jeżeli boisz się podejść do nas tutaj, to podejdź chociaż do tych schodów. A może przeszkadza ci światło? Przeszkadza wam tutaj światło? Karbujka też kompletnie milczy. Mm. No podejdź do mnie, proszę cię. Nie wiem, czy czasem ta babka nie gadała, że tutaj właśnie w tym nie ma, a obok było coś. No ale nie jestem pewna. Że obok już potem nic też nie było. No to nic, moi widzowie, przejdziemy sobie tutaj jeszcze do groty, gdzie jest tunel, w którym Grzegorz opowiadał części historycznej, że no było to wyjście ewakuacyjne, w którym potem zapalono ten zamek i niestety wszyscy uciekli oprócz tej jednej kobiety, którą niestety nie udało się uratować i zginęła w tym zamku. Także pójdziemy sobie teraz tutaj do tej groty jeszcze. Zobaczymy, czy to tam się uda zarejestrować. Thank you.
Dobrze. Jesteśmy zaraz tutaj. Czy ktoś chce z nami porozmawiać? Podejdź proszę do tej piramidy, dotykając lewą albo prawą stronę. Moja lewa strona jest tak, moja prawa strona jest nie. Czy jest ktoś tutaj jeszcze z nami? Tyś Locha. Czy jest tutaj z nami dziecko, które umarło i jest pochowane tutaj, nad nami, przy wejściu do budynku, do lochów? Czy są tutaj dusze, które podczas pożaru zamku zginęły, bo nie potrafiły się już więcej wydostać? Nie potrafiły już dojść do tunelu ewakuacyjnego? Czy może mamy przejść obok znowu do tego pomieszczenia tortur? Czy mamy iść na górę i porozmawiać z tym dzieckiem? Mi się wydaje, że tak była ta odpowiedź, że coś tak jakby trzyma. Tak. To mi się wydaje, po prostu jest coś tutaj, może coś złego i trzyma, nie wiem, ten byt normalny. Ta energia pewnie jest trzyma i nie mogą rozmawiać dalej. Przejdźmy tobie jeszcze raz do tej... Dlatego pomieszczenia obok. Nie wiem, co już tam jest. Dobrze, robimy ostatnią próbę tutaj. Jeżeli jest ktoś tutaj z nami i chciałby z nami porozmawiać, to proszę, nie obawiaj się i podejdź do nas. Uruchom tą piramidę, ona ci krzywdy nie zrobi. Ja wiem, ty tych urządzeń nie znasz, ale mogę ci powiedzieć, że one ci krzywdy nie zrobią. Czy macie już absolutny, całkowity zakaz z nami rozmawiania? Całkowicie wam już zabraniają z nami kontaktu? Dobrze, jeśli nie chcecie już z nami żadnego kontaktu, wtedy my sobie stąd pójdziemy. Czy wrócimy? Nie wiemy. Na razie żegnamy się z wami, wszystkimi, którzy tutaj są. Proszę, zostańcie tutaj, gdzie jesteście. Nie podążajcie za nami, bo nie macie takiego prawa. Tu jest wasze miejsce i tutaj dalej spoczywacie. Tu jest wasz dom i nie idźcie za nami. Także tutaj coś się działo na początku, a potem zdechło. Także nie podążajcie za nami, bo nie macie tego prawa. No nie.
Żegnajcie. Żegnajcie. Zostańcie. No to teraz ostrość się już... O, już. Czyli ale dziecko tutaj jest. Tutaj z nami? Dziecko, chłopczyku. Czy jesteś tutaj z nami? Śmiało możesz dotknąć misia. Mamy parę urządzeń takich, z których możesz korzystać. Mamy misia. Mamy takie urządzenie z anteną. Jeśli je dotkniesz, to on wyda taki dźwięk. Jest też piramida. Ja ci pokażę, jak ta piramida funkcjonuje. Jeśli podejdziesz z tej strony, to będzie na zielono. Jak pójdziesz z tej strony, to będzie na czerwono. A obok masz taką piłeczkę. Jeżeli dotkniesz tą piłeczkę, to ona się zaświeci. Ona ci żadnej krzywdy nie zrobi. Misiu? No. Dziękuję bardzo, no widzisz. Możesz śmiało się bawić, ile chcesz. Czy chcesz z nami porozmawiać? O, dziękujemy. Rozumiesz nas, co do ciebie mówimy? Czekaj aż. Tak, ale może inne urządzenie. Czy jesteś tym chłopczykiem? Czy jesteś dzieckiem? Jesteś tym dzieckiem, który jest tutaj pochowany? Jest. Dziękuję bardzo. A może dotknąć tej piłeczki? Troszkę niżej jest taka piłeczka. Jeśli ją dotkniesz, to ona też się zaświeci. Tak jak ten misio. Nie bój się. Ja wiem, ty tych zabawek pewnie nie znasz. Bo umarłeś pewnie bardzo, bardzo dawno temu. Ale mogę ci... Mm-hmm. No, to prawda. Ale mogę ci powiedzieć, że te urządzenia ci krzywdy nie zrobią. Żadne z tych urządzeń ci krzywdy nie zrobi. My też. Czy jesteś tutaj nieszczęśliwy? W tym miejscu. Chciałbyś być gdzie indziej. W lepszym miejscu. Jeśli tak, to potwierdź to. Mhm. Dziękuję bardzo. Chciałbyś dołączyć do twojej mamy i twojego taty? Chciałbyś do nich dołączyć? Do lepszego świata? Dziękuję. Czyli nie ma rodziców tutaj? Biedny. A potrzebujesz pomocy? Może mam się za ciebie pomodlić? Może ci to coś pomoże? Ja się mogę za ciebie pomodlić i wtedy może uda mi się w jakiś sposób. Dobrze, to zrobię to, ale poza kamerami. Nie będę teraz się modlił. Ale zrobię to, obiecuję, na 100%. Obiecuję ci to, że się pomodlę dla ciebie.
Super. Dziękuję ci za odpowiedzi. Bardzo dobrze to robisz, bardzo dobrze. Super. Cieszy mnie to, że z nami tak fajnie rozmawiasz. Chyba lubi Misia. Ale fajnie, bo odpowiada na pytania fajne. No, to zadawaj więcej. Ile ma lat? No. Czy... Tak. Pobaw się, Misie, pobaw się. Czy chcesz, abyśmy tutaj zostali? A może chciałbyś być gdzie indziej pochowany niż tutaj? Chciałbyś być na cmentarzu pochowany? Jak każda normalna osoba? O, piłeczka. Widzisz, super, dziękuję bardzo. Czyli odpowiedź, że chciałby być pochowany na cmentarzu? Ale to nie musisz powtarzać, Asia. Nie wiem, czy to tak. No dobra. No i bardzo ładnie, super. Już dotknąłeś piłeczki, już podchodzisz coraz bliżej. Możesz dotknąć teraz tej... Tak. Możesz dotknąć teraz tej piramidy? Teraz możesz dotknąć tej piramidki, co świeci na niebiesko. Podobał mu się piłeczka. Czy jest ci z nami tutaj dobrze teraz? No, śmiało. Tak jakby odważniejszy się robi, nie? I najpierw Misiu, o, a teraz piłeczka. No. A może dotknąć jeszcze te dwa inne urządzenia? Przepraszam, te trzy inne urządzenia? Z zielonym światełkiem na przykład? My zostajemy w miejscu. Chyba mu światełka się podobają. Też może być. Ten miał Misia, a teraz... No. O, no serio, te migające. Patrz, ale że nie świeci cały czas, że się urywa i znowu się zaświeca. A możesz teraz dotknąć jeszcze raz Misia? Dotknij jeszcze raz Misia. Dotknij jeszcze raz Misia, proszę. Zrób to dla nas. Nie piłeczkę, Misia. Zobacz, ta piłeczka też nie szwankuje. To jest możliwe. A czy teraz dotkniesz tej piłeczki jeszcze raz? Położyłem ci ją trochę wyżej. O, dziękuję bardzo. Czyli teraz ci się ta piłeczka podoba, tak? Za chwilę przyjdą tutaj moi koledzy, też tutaj porozmawiać. Tak, oni też ci nic nie zrobią, oni też tylko przyjdą z tobą porozmawiać. Oni są tak samo mili, życzliwi i tak samo przychodzą w pokoju. My zaraz sobie stąd musimy pójść, bo chcemy jeszcze gdzie indziej iść i porozmawiać.
Jeśli chciałbyś z nami pójść, możesz tutaj pochodzić po zamku z nami. Ale tylko w zamku. Dalej ci już nie mogę pozwolić. Także ja ci dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi. Pożegnasz się z nami, dotykając piłeczki? Pożegnaj się z nami. Albo dotknij misia, albo dotknij piłeczkę. To będzie taka forma pożegnania od ciebie. Dziękuję bardzo. W takim razie ja ci dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Było mi miło ciebie poznać i z tobą porozmawiać, nawiązać kontakt. Mam nadzieję, że po mojej modlitwie będziesz mógł w jakimś stopniu dojść do światła. Także moi widzowie, musieliśmy przerwać nagrywanie, bo jednak musiałem odmówić tą modlitwę. Dziecko pragnęło prawdopodobnie tej modlitwy. I teraz udajemy się do bunkrów, gdzie miało miejsce dziwne zdarzenie, niestety nie możemy o tym powiedzieć, ale tam akurat też było bardzo, bardzo dziwnie. Teraz tak. Gdzie tu przejść? Trzeba się połapać, trzeba po prostu znaleźć punkty. No. Stoję przed tobą. Widzisz mnie? Znajdujemy się teraz w bunkrach tego zamku. I tutaj podczas rozmowy z tą panią Szymon z kanału Amon The Shadow powiedział nam, że został prawdopodobnie lekko złapany za łydkę. Powiedział, że pierwszy raz ma takie doświadczenie. No jest tutaj, znaczy ja na razie nic nie odczuwam takiego, żeby coś tutaj miało nas wystraszyć. To już powiem wam bardziej, mnie na przykład dziwiło na przykład Bożków, gdzie tam się czułem, no już troszkę w niektórych miejscach niepewny, nie? No. Dobrze. Ustawimy sobie parę sprzętów. W przodu ustawiłem pudełko, czujnik ruchu od Kasy Eksploracji. Pozdrawiam Jacka bardzo serdecznie.
Teraz sobie ustawimy dwa rempody. Stoję przed tobą. Widzisz mnie? Dobra, klucza na razie nie odpalamy. Zrobimy to później. Ja wyłączę kompletnie światło. Jeszcze jednego sobie tutaj ustawię. Bo... O, Misiu. Mhm. Ja sobie ten rękoda tu ustawię. Dobrze. A więc witam wszystkie byty, które prawdopodobnie egzystują w tym miejscu. Ja nazywam się Joachim, ze mną jest Joanna. Przychodzę z wami porozmawiać. Nie chcemy wam wyrządzić krzywdy. Chcemy tylko nawiązać z wami kontakt i po prostu sobie stąd odejdziemy. Zadam wam pierwsze pytanie. Czy jest ktoś tutaj z nami? Rozstawiłem parę urządzeń. Dwa urządzenia z anteną są z przodu. Jeśli je dotkniecie, to wyda ono dźwięk. Za mną z tyłu też jest urządzenie z anteną. Jeżeli chcecie, możecie tych urządzeń dotknąć, one wam krzywdy nie zrobią. Ja mam w prawej dłoni urządzenie, które świeci na zielono. Jeśli podejdziecie do tego urządzenia, to ono mi się zapali, więcej światełek mi się zapali po prostu. Wtedy będę wiedział, że tu jesteście. Czy byliście tutaj w tych bunkrach zamykani? Czy byliście tutaj torturowani w tych bunkrach? Czy chce ktoś w ogóle z nami porozmawiać tutaj? Dziecko, czy podążyłeś za nami? Czy jest tutaj coś złego? Co was blokuje? Żebyście nie mogli rozmawiać? Ja mam tutaj jeszcze jedno urządzenie. Jest to taka piramida, na którą możecie odpowiadać, tak lub nie. Ja to urządzenie teraz odpalę i możecie się ze mną skontaktować. Czy jest ktoś tutaj z nami? Czy coś was tutaj blokuje?
czy jest nam tutaj za dużo w tym pomieszczeniu. Czy mamy iść do innego pomieszczenia tutaj? Czy jest tutaj coś złego w tych murach? Czy jest tutaj jakiś zły byt? Dziwne. Aż za dziwne, że się nic nie dzieje. Jeśli potrzebujecie energii, możecie wziąć tych urządzeń. Pozwalam wam. Ażebyście po prostu pobrali energię z urządzeń, które stoją przed wami, zabraniam wam pobierania energii z nas. Nie macie do tego prawa. Absolutnie. Byli tutaj przed nami moi znajomi. Czy z nimi się kontaktowaliście? Rozmawialiście z nimi? Potraficie zrobić jakiś hałas? Zróbcie jakiś hałas, jak potraficie. Uderzcie w coś. Wydajcie jakiś dźwięk. Cokolwiek. Nic nie ma. Dziwne. Ale tutaj było gdzieś jeszcze jakieś inne pomieszczenie, nie? Nie wiem już teraz. Ona pokazywała niby, że tutaj jakieś pomieszczenie jeszcze było. Możemy tam się przejść. Trzymaj kamerę. Latarkę. Zostawimy ten sprzęt tutaj, ale weźmiemy sobie czubka i jednego rempoda. Stoję przed tobą. Widzisz mnie? Stoję przed tobą. Widzisz mnie? Tutaj gdzieś jeszcze. Zostawimy sobie tutaj jednego rempoda. Czy jest tutaj ktoś z nami? Mam tutaj takie dwa urządzenia, do których możecie podejść. Nie bójcie się, te urządzenia wam żadnej krzywdy nie zrobią. Podejść to jedno urządzenie, jest to urządzenie z anteną. Jeśli do niego podejdziecie, to wtedy ono wyda dźwięk. Jeżeli przyjdziecie do tej piramidy i z lewej strony jest na tak, a z prawej strony jest na nie. Czyli z lewej strony jest zielone, z prawej strony jest czerwone. Czy potraficie cokolwiek zrobić, żeby to urządzenie się zapaliło? Albo jedno, albo drugie? Jeżeli macie mało energii, możecie pozyskać ją z tych urządzeń.
Ja mam takie urządzenie. I na tym urządzeniu mogę zarejestrować wasz głos. Więc ja położę tutaj takie urządzenie. Do tego urządzenia będziecie mogli coś powiedzieć. A ja sobie wtedy to odsłucham. Jeżeli udzieliłeś jakiejkolwiek odpowiedzi, albo jeżeli cokolwiek nagrałeś się tutaj, to bardzo ci dziękuję. Także nie chcecie z nami rozmawiać tutaj. Mi się wydaje, że tu nic nie ma. Tutaj ogólnie jest bardzo spokojnie, ale nic nie ma takiego, żeby czuć się zagrożonym, że coś się zaraz stanie, że coś komuś krzywdę zrobi. Urządzenia też kompletnie milczą w porównaniu do lochów. No, z racji tego, że jest już godzina 24 zaraz, będziemy robić małą przerwę z chłopakami. Przeanalizujemy sobie wszystko, co oni doznali, co my doznali za sytuację. I potem będziemy działać dalej. Moi kochani, znajdujemy się teraz na sali balowej. Chłopacy będą tutaj mieli aktywność, ale ja tego dowiecie się u nich na kanale. Teraz chłopacy udali się w inne miejsce, dlatego my zostajemy tutaj i spróbujemy zobaczyć, czy uda nam się coś tutaj dalej zrobić. Rozstawiłem rempody, dwa sztuki, dwie sztuki tam, jedna sztuka jest tam. Po środku ustawiłem i sprawdzimy, czy uda nam się coś zatrować. Dobra, witam wszystkie byty, które pytają się o tym zamku. Ja mam Joachim, ze mną jest Joanna. Chciałbym zadać proste pytanie. Czy jest ktoś tutaj z nami? Czy jest jakiś byt, jakaś dusza, która błąka się? Która błąka się po tej sali? Na środku jest flut.
Jeżeli to jest taka piramida, jeżeli dotkniesz jej w lewej stronie, jedna tak, w prawej stronie jedna nie. Przed chwilą byli tutaj inni chłopacy, inni ludzie i ktoś z nimi rozmawia. Czy możesz zrobić to jeszcze raz? Czy jest tutaj można wysłać, który czasami spogląda w okno i patrzy na swoją Juliannę? Czy jest on tutaj z nami? Jeżeli brakuje się energii, bo jej korzystałeś, nie korzystałeś, to komunikacji z chłopakami możesz szukać energię dużą. Zadając się pobierania energii ze mnie lub z Joanny. Stoi na środku. No tak, może. Zobacz. No widzę właśnie. Stoi przed tobą. Stoi przed tobą. No. Widzisz mnie. I cofnij się jeszcze raz. Może, nie wiem. Stoję przed tobą. Widzisz mnie? Nie powinna się. A patrz, a ja stoję tutaj. Aha. Ale tak daleko? Idź jeszcze raz znowu w to miejsce. No, to jest całkiem prawdopodobne, że to ty jesteś. Czekaj. Pa, a z bliska nie. Nie rozumie tego. Stoję przed tobą. Widzisz mnie. Aha, bo czujnik jest skierowany do tego, nie? Do chyba okna. Tutaj prawdopodobnie był jakiś władca, który podglądał zawsze przed okno i patrzał na swoją Julianę zza okna. I powiedziała też, że można widzieć, które człowieka płotnie patrzącą po prostu. Jest ktoś tutaj z nami. Proszę.
lub dotknij jakiekolwiek inne urządzenie. Czy przeszkadzasz światło? Mamy wyłączyć światło? Czy jesteśmy tutaj bezpieczni w tym pałacu, w tym zamku, przepraszam? Cisza. A dziwne, bo u chłopaków była pewność, ale jednocześnie potem to już było naprawdę niesamowite. A możesz uderzyć w jakieś drzwi? Możesz zrobić jakiś hałas? Wystraszyć nas? Ale powiem pierwszy raz, mam sytuację, gdzie plus w ogóle nie reaguje. Tak jak zawsze właśnie chwaliłem plusa, że jest fenomenalny, że daje nam odpowiedzi. Tak tutaj w tym zamku kompletna cisza. Czy są tutaj dzieci? W tym zamku, czy włączają się tutaj dzieci? Czy umarłeś w tym zamku lub umarłaś? Czy jedna tutaj na dużo? Ma zostać tylko jedna osoba? Czy specja, aby został tutaj sam w tym pomieszczeniu? Rozumiecie też po niemiecku? Verstehst ihr auch die deutsche Sprache? Ja przyniosę spirit boxa, odpalimy go sobie i zobaczymy, co mnie się przebudzi. O, jesteś tutaj z nami. Jesteś dalej tutaj z nami? Która kamera? Tutaj? Ej, tyś poszedł i się zaświeciło. Tak? Na czerwono. Otwórcze. No. I kamera wysiadła, nie? A już świeci z powrotem? Tak, wróciło już, no. Ej, to choćby może coś przeszło przez to. Może być. Bo tu na czerwono było, a ty... Może być, a to tam, to jest w tamtym pomieszczeniu. A tyle coś ty powiedział o kamerze. No. I było czerwone. No kurczę. No. Czy to ty teraz pobrałeś pieniądze z kamery robot? Może to przeszło przez ścianę, tak, nie? Bokiem. Nawet, żeby nie, my nie przeszkadzali. Czy to ty przed chwilą... Pobrałaś mnie z kamery obok.
Potwierdź to. Patrz, jak ja byłam sama, nie? Też. I wystarczy... Ale tak mi się wydawało, że coś da radę, jak ja pójdę po prostu, że się pójdę odpalę. Może jest to ten facet i po prostu ja jestem kobietą, nie? No albo tak, wypatruję swoją ukochaną. Albo reaguję, że na kobiety, nie? Tak, tak. Że bardziej na mnie. Palimy sobie spirit vodka. Witajcie, czy jest ktoś tutaj z nami? Czy to ty przed chwilą zrobiłeś kamerę, żeby nie działała? Czy pobrałeś energię z kamery obok? Panie Władysławie, czy jest pan tutaj z nami? Czy są tutaj z nami dzieci? Panie Henryku, jest pan z nami tutaj? Przejdźmy sobie na FM. Jest ktoś tutaj z nami? Czy to ty przed chwilą spowodowałeś, że kamera obok w pomieszczeniu wyłączyła się? Panie Władysławie, czy jest pan tutaj z nami? Czy są tutaj z nami dzieci? Czy jest tutaj coś złego? Czy możemy przebywać tutaj w tym zamku? Panie Władysławie, czy pan czeka wciąż na swoją Juliet? Czy Juliannę, przepraszam, Juliannę? Czy mamy już do innego pomieszczenia? Mamy odejść z tego zamku. Ja będę zaraz kończył tą sesję. Chciałbym, abyście się pożegnali chociaż z nami. Powiedzcie, żegnajcie.
Żegnajcie. Nie podążajcie za nami, bo nie macie takiego prawa. Nic, ani przebicia radiowego nie było, nie? To jest dziwne. Przeważnie są jakieś przebicia radiowe, no. Że po prostu coś z radia wychodzi, a tutaj nic, kompletnie. Dziwne. No, ale dziwne. Ale to było ciekawe akurat, jeśli powiedziałeś, że... No, tyle co ty wyszłeś. Powiedziałeś, że kamera się wyłączyła, a ja patrzę, najpierw nie wiedziałam, ale słyszałam dźwięk i później patrzę flux, nie? Na czerwono. Po prostu... Tyś poszedł i tak jakby... Albo ktoś po prostu znowu patrzył przez okno. I po prostu... No ale to jest dziwne, że i tam kamera obok w pomieszczeniu i no, tutaj flux. No to jest fakt. Tak jakby właśnie może być, że przez okno i to tak przechodziło z jednego pomieszczenia na drugie, wiesz. Jeżeli chcesz pobrać mnie, możesz pobrać mnie, nie musisz iść do osobnego pomieszczenia i pobierać energię. Możesz zrobić to tutaj. Czy przeszkadzamy ci w ogóle teraz tutaj? Może chciałbyś popatrzeć na to z okna? Prawdopodobnie, a my ci tu przeszkadzamy. Kompletna cisza. Ale tu jest nawet kamera jeszcze jedna. W razie tego, że zarejestrowała, że plus ten odpalił. Czy mamy iść na schody? Czy spotkamy pana Henryka na schodach? Stoję przed tobą. Widzimy cię. Bardzo czułe jest, nie? Jak na ten. Tak, jest czułe bardzo. Jeżeli jesteś przy parapecie, to dotknij proszę jeszcze raz do piramidy. Jeżeli oczekujesz na kogoś, patrząc w oknie, ciągle spoglądam na nie, to dotknij tej piramidy proszę. Mamy ten święty spokój. A może chcesz porozmawiać ze mną? Na schody, które prawdopodobnie tymi schodami podążał pan Henryk. I z tego, co żeśmy się dowiedzieli, tu są właśnie te schody, które najprawdopodobniej przechadza się pan Henryk. Tego akurat nie wiemy dokładnie na 100%. Spróbujemy się dowiedzieć.
Dobrze, dajmy światło. Czy jest ktoś tutaj z nami? Panie Henryku, czy jest pan tutaj z nami teraz? Czy może jest tu jakaś inna dusza, która przechadza się po tych schodach? Tam jest powrotem. Postawiłem na schodach takie dwa urządzenia. Jedno jest antenką, a druga to jest taka piramida. Można ją dotknąć z lewej lub z prawej strony. Jeżeli jest tutaj ktoś z nami, niech podejdzie do którejś z tych urządzeń i je zaświeci albo uruchomi. Tutaj całkiem u góry jest jeszcze piłeczka. Jeżeli się ją dotknie, ona zaświeci. Te urządzenia wam krzywdy nie zrobią. Jeżeli potrzebujecie energii, możecie skorzystać z tych urządzeń. Zabraniam pobierania energii mojej. Ja sobie mogę wciągnąć. Może być wciągnąć wtedy. Czy jest ktoś, kto chciałby ze mną porozmawiać? Czy możesz podejść do tego urządzenia, które trzymam w prawej dłoni? I je dotknąć, wtedy się tylko lampki zaświetlą i będę wiedział, że jest tutaj ktoś ze mną. Verstehen Sie Deutsch? Verstehen Sie die deutsche Sprache? No. Tam raz się tylko odpalił. To jest wszystko. Prawie identyczna sytuacja, jak była w Bożkowie na tym pałacu. Ja tu nic nie czuję, nie? No nie, ja cały czas nic nie czuję. No nic, drodzy widzowie. Tutaj na tym nic nie działo. No nie. Jedynie co możemy jeszcze pójść tutaj, te fajne krzesła. Myślisz? Tak dalej. Ja wątpię, że w dole ustawić kurczę, zobaczyć, czy tam jeszcze coś się odpali. Tutaj ja nic nie odczuwam i też nie mam wrażenia, żeby tutaj coś chodziło. Dobra. Idziemy tutaj. Mm-hmm.
chwileczkę wam nie? Serio? No, ach, no, patrz. Ale może czekaj. Ale nie, no bo ona na dotyk działa, nie na... Musiała być wibracje. Czekaj. No, jeszcze raz ją włącz, wyłącz. Będziemy teraz w takim pokoju, że jest fajnie umeblowany. Tu jest ten oczywiście czujnik. Daj na chwilę kamerkę. Odłożę wyręczę cię na chwilę. No. To sobie siadnę. Czy jest ktoś tutaj z nami? Albo zrobię inaczej. Nie zrobię tutaj. Dam go tutaj, może jednak tutaj coś przechada się. Dobrze. A może tutaj ktoś jest z nami? Czy są jakieś byty, które egzystują w tym miejscu? Postawiłem wam tutaj urządzenia. Na stole jest urządzenie z anteną. Świecąca piłeczka, jeśli ją dotkniecie. I takie urządzenie, co świeci na zielono. A tam jest urządzenie piramida. Po mojej prawej stronie. Jeżeli dotkniecie tej piramidy, to z lewej strony jest na tak, a z prawej jest na nie. Czy jest tutaj ktoś z nami? Czy obserwujecie nas? Czy nie macie już w ogóle energii, żeby z nami rozmawiać? Czy jesteście już może zniesmaczeni tym, że ciągle was dręczymy pytaniami, a wy sobie tego nie życzycie? Panie Władysławie, jest pan z nami tutaj? Czy dalibyście nam jeden znak, jeden jedyny znak, że tutaj jesteście? Tylko jeden znak. Ja mam wrażenie, że albo ktoś podąża za tamtą grupą, że ktoś po prostu coś przyciąga, no. Na przykład Szymona, albo Grzegorza, albo Dawida i po prostu tylko z nimi bardziej komunikuje, a z nami tak jakby no nie za bardzo. Ja mam takie wrażenie. Nie wiem. Czy lubicie bardziej tych chłopaków, co z wami rozmawiają? W takim razie ja dziękuję. Nie będę was już więcej męczył.
Zostańcie tutaj, gdzie jesteście. Nie podążajcie za nami. A my sobie idziemy dalej. Witamy was ponownie. Będziemy teraz robić ślepą sesję. Szymon będzie miał zasłonięte oczy, odpali sobie SB7. Tutaj panowie roztwarzają jeszcze sprzęcia. Baby? No? Jak to z tymi ślepkami tutaj? Tu masz bokale. Masz wszędzie sprzęt rozłożony. Okej, mam już. Masz? No. Ej, ciopka dwójka. Gdzie jest? Ta dwójka teraz była. Pa, 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 pa. Jest odczyt. No. Faktycznie. Dobra. Działamy. Już. O, jest znowu. Działamy, no. Zimno nam nie łapało. I sprawdź, czy się nam gryba. O, jest. Czy jest ktoś z nami w tym pomieszczeniu? Czy jest tu z nami jakaś kobieta? Czy jest tu z nami jakiś mężczyzna? Czy byt, który się tutaj znajduje, wie, ile nas tutaj jest w tym pomieszczeniu? Chwila. Czy byt, który tutaj się znajduje, chce, żebyśmy tutaj przebywali? Czy to lustro jest przeznaczone do portalu? Czy jest otwarty jakiś portal tutaj? Czy lubisz przeglądać się w tym lustrze? Czy możesz wypowiedzieć jakiekolwiek imię któregoś z nas? Tak. To powiedz. Powiedz moje imię. Albo moje. Czy wiesz, kto siedzi z słuchawkami teraz? Coś czuję po mojej lewej stronie. Przy lewej ręce. Na lewą stronę. Na lewą, Krzysiu. Masz coś po lewej stronie? Pokazuje coś po lewej stronie? No. On pokazuje coś koło szynka, stoi. Jakby. Coś stoi po mojej lewej ręce, na pewno. Czy stoisz teraz po lewej stronie? Ucieknij! Usłyszałem ucieknij. Kto? Kto ma uciec? Czy chcesz, żebyśmy uciekli? O.
Czy jesteśmy mile widziani tutaj, w tym pomieszczeniu? Wyjdź. Tak. Czy chcesz, żebyśmy wyszli? Daj nam znać, że jesteś tutaj, a wyjdziemy stąd. Przestrasz nas. Zrób jakiś hałas, uderz coś. Rzuć czymś, cokolwiek. Wyjdź. Znowu wyjdź. No, dlaczego mamy wyjść? Dotykasz Szymona? Czy rozumiesz po niemiecku? Verstehst du die deutsche Sprache? Czy lubisz nas? Lubisz naszą obecność w tym zamku? Idę. Zostań z nami. Gdzie idziesz? Zostań, nie musisz odchodzić. To my za chwilę odejdziemy. Cały czas mam wrażenie, że ta lewa strona. Jeżeli stoisz po lewej stronie, to pokaż to na urządzeniu, które stoi przed lustrem. Te zielone światełko, dotknij je. Jeżeli stoisz po mojej lewej stronie. Czy to ty przed chwilą zmniejszyłeś intensywność światła w kamerze? Tak. Aha. To nie byłeś ty? Nie. To ona jest, albo ten ktoś jest koło nas. Czyli pobierała energię. Może, ani nie wiem. Czy stoisz teraz koło mnie? Czy potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy? Modlitwy, która ci pomoże dotrzeć do światła? Czy chcesz, żebyśmy stąd wyszli? Czy masz zamiar zrobić Szymonowi krzywdę? No, Migło, K2 migło na chwilę. Gdzie migło? No, K2 migło. Teraz? Nie. Nie chcę. Nie chcę zrobić krzywdy. No, to fajnie. Ale K2 też migła. Zabraniam ci pobieranie energii kogokolwiek z nas. Masz na to urządzenia? Zimniej mi się zrobiło wokół nóg. Zabraniam ci pobieranie energii od Szymona lub kogokolwiek z nas. Nie masz do tego absolutnie żadnego prawa. Pobieraj energię z urządzeń. Jest tego masa tutaj, ale nas, ludzi, żywych, zostaw w pokoju, proszę. Polubiłaś Szymona? Na Kinekcie mamy coś. Kamera już pokonie. Tak. Mam tutaj. Chociaż to nie, no, polubiła, nie? Nie, Asi. Się zapytał. Tak, no i co? Tak. Tak? No. To jest tutaj obok. O kurde. Tak. Czuję zimno na dłoniach. Tak jakbyś chciała, lub chciała, nie, mi się wydaje, że bardziej chciała, że tak powiem,
seksualnie może wykorzystać. Też coś takiego jest. No, ty się śmiejesz, Asia. Serio? Jest coś takiego, że byty wykorzystują seksualnie twoje, ten, żywych ludzi. No tak. Inkuby i sukuby, znam, że są dwie kategorie. Czy chcesz wykorzystać Szymona do swoich seksualnych rytuali? Czy chcesz mieć Szymona tylko dla siebie? Kobieta. Co ja? Nie. Nie. Co ja? Czyli nie chcę. Nie chcę dostać Szymka. Czy możesz zapalić tą piramidę, która świeci się na niebiesko? Z lewej lub z prawej strony? Czy możesz to dla nas uczynić? Kilku. Tak, tylko to, proszę. Odpal proszę tą piramidę. Obojętnie, którą stronę. Czy lewą, czy prawą. Jak wolisz. Wyjdź stąd. Nie, nie wyjdę. Zostaniemy tutaj, dopóki nie pokażesz nam swojej obecności. No nie, nie będziesz mi rozkazywać, bo nie masz do tego absolutnie żadnego prawa. Zostanę tutaj, dopóki nie pokażesz jakiejkolwiek aktywności, nie uruchomisz jakiegokolwiek urządzenia. Masz jedną z ostatnich szans, żeby z nami porozmawiać. Jeśli chcesz to zrobić, zrób to teraz. Nie. Uciekła. Co? Uciekła. Uciekła. Czy możesz odpalić jeszcze to urządzenie, które jest na lustrze położone? Z tą zieloną lampką? Dziękuję bardzo. Czy chcesz, abyśmy już zakończyli tą sesję? Wyjdź stąd, ale wyraźnie. Nie. Achima nie lubi. Nie, nie wyjdę. Ja się ciebie nie boję. Zapamiętaj o sobie. Uruchom jakiekolwiek urządzenie. Weź się w garść i zapal jakieś urządzenie. A nie tylko wyjdź stąd, wyjdź stąd. Wyjdziemy jak zapalisz, jak uruchomisz jakieś urządzenie, które tutaj jest. W końcu. No w końcu, no to czekamy. Dajesz czadu. Masz urządzenia z anteną, możesz je dotknąć. Wejdź teraz. Nie. Nie wyjdę. Nie wyjdziemy, nie ma szans. Możesz nawet 10 razy jeszcze to powiedzieć i tak nie wyjdę. Pamiętaj, my się ciebie nie boimy, kimkolwiek jesteś. Ale tu czuję bardziej chłód. Tu jakoś jest zimniej moim zdaniem. O, widziałeś? Ta dwójka pikła. Powiedz coś do tego urządzenia. Dokładnie, tak. Lubię cię denerwować, nie? Tak, no pewnie. A może lubisz, jak ktoś cię stanowczym głosem do ciebie rozmawia. Na razie tylko potrafisz na urządzeniu pokazywać, że jesteś, ale nic nie potrafisz rozmawiać. Tak. No dawaj, do czerwonego. Potrafisz do czerwonego? Masz tyle energii w sobie? Skoro potrafisz energię z nas ciągnąć, czy z lampek, czy z Szymona, to raczej potrafisz do czerwonego dobić. No dawaj.
Jeżeli masz tyle siły w sobie, to zrób jakiś hałas. Rzuć czymś. Uderz w coś. Pokaż, na co cię stać. Bo na razie to tylko obietnice. Wątpię. Co? Wątpię. Co wątpisz? Wątpisz to, że nie podołasz temu zadaniu? Wątpisz, że nie masz na tyle siły, żeby to zrobić? No, widzicie, mi się klucz zawiesił. Czyli, że już bateria padła. To też dziwne raczej, bo ładowałem przed chwilą. Próbuję jeszcze raz ten. Chociaż dziwnie świeci. No, o, jest. Cały czas już było, jest było, tutaj. Było, było. Ale było rozmowne. No czy... dawaj, jeszcze raz uruchom to urządzenie. Mocniej. Mocniej. Jesteś zbyt słaby. Lub słaba. Na górę. Mamy iść na górę? Idź. Mam iść? Tak. No co ty gadasz? Co jest u góry? Co się znajduje u góry? Czy chcesz, żeby Achim szedł na górę? Na górę. Ale co jest u góry? Nie ma już więcej nic. No są pomieszczenia. Jest jeszcze wieża. O kurcze, mamy iść na wieżę? On cię wygania po prostu. No. Nie chcę twojego towarzystwa. Chcesz, żebyśmy poszli na wieżę? Czy wyganiasz mnie z tego pomieszczenia? Jednak. Czy wyganiasz mnie z tego pomieszczenia? Wyjdź. Czy chcesz mi zrobić krzywdę u góry? Dobra, w takim bądź razie dziękujemy ci za wszelkie odpowiedzi i nie wyjdę z tego pomieszczenia. Zostanę tutaj, bo wiem, że pewnie mnie gdzieś chcesz zalokować. Jeśli pożegnasz się z nami, to dotknij jeszcze tego urządzenia lub powiedz przez to urządzenie, które ma Szymon, żegnaj lub do widzenia. Albo po prostu chłód w okolicach kolan i poniżej. No ja właśnie też czuję cały czas taki chłód na kolanach, nie? My żegnamy się z tobą, ty zrób to również z nami. Wrogu. Jesteśmy twoimi wrogami? Patrz. Pa, co się dawaj dzieje? Dawaj mocniej! Ale jest niemiły, albo niemiło. Czyli jesteśmy od dzisiaj twoimi wrogami, tak? Nie mamy prawa wstępu do tego zamku już? Dobrze. Dziękujemy ci za odpowiedzi, kimkolwiek jesteś. Mam do ciebie jedno ważne zdanie. Nie podążaj za nami. Nie podążaj za nami. Tu jest twoje miejsce. Tutaj nadal żyjesz. Tu jest twój dom. Jeśli będziesz za nami podążał, będzie to dla ciebie zgubne. I możesz nie wrócić tutaj z powrotem do tego miejsca. My się tutaj żegnamy, odchodzimy w pokoju. Nie będziemy ci już tutaj zakłócać ani spokoju, ani nie będziemy z tobą rozmawiać. Ty tutaj nadal żyj swoim życiem. Także ja mówię żegnaj i do nie do zobaczenia. Żegnaj i dziękujemy. Pożegnasz się jeszcze z nami na K2, na tym urządzeniu. Dotknij jeszcze raz na pożegnanie. Cicho. Będę cicho, jak dotkniesz tego urządzenia. Ostatni raz. Asia, trzymaj na razie. Dobra, ja Szymona opłucę. Ten. W końcu. Ha, ha, ha. Ho, 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 ej. Patrz, akurat ten strumień.
Niemożliwe, nie? Czemu? Coś mnie ciągle wydaniało, nie? Tylko do mnie mówiło. Ja zadawałem pytania, a to było tylko wyjdź, wyjdź, wyjdź. Won. Ojaj, ale powiem wam szczerze, mam masakrę. Odpowiedzi też były masakryczne. Tak. Powiedziało, że na górę. No. Pytałem, co ja? A on odpowiedział, no ty. No, że tak. Tak nie? Się zgrywało? Coś mnie wydaniało na górę, nie? Tak, co w jednym albo momencie, kiedy Achim się spytał, czy chce się zmolestować, wtedy powiedział, że nie. No. Serio, takie no. No, serio. Widzowie, na to poranek, z racji tego, że było bardzo zimno, przenocowaliśmy w hotelu. Zostawiliśmy wszystkie kamery, jakie posiadaliśmy, jako fotopułapki. Trzeba będzie przejrzeć materiał u mnie i u chłopaków, czy coś się nadrało. Panowie, jak odczucia? Powiem tak, Zamek Międzylesie to nie tylko historia, ale też zjawiska paranormalne, którymi byliśmy świadkami. Zaczęło się u nas, jeśli chodzi o analizę materiału z tego, co udało nam się zarejestrować. Twierdziliśmy, że zjawiska paranormalne na zamku występują. Naszym zdaniem jest to miejsce bardzo aktywne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, tak, jest ale bardzo aktywne. Jest to dość aktywne miejsce. Zaczęliśmy nasze badanie w Lochach. Nie w Lochach, przepraszam, w bunkrze. I w tym bunkrze nie mieliśmy żadnej aktywności, było dość spokojnie. Największą aktywność, gdzie udało nam się zarejestrować, to Lochy. Oczywiście nie spoilerujemy, to wszystko można zobaczyć na odcinku u chłopaków. Dokładnie, ale na pewno były miejsca, gdzie aktywność była zdecydowanie większa i myślę, że wy też to potwierdzicie. Tak. I uważam, że śledztwo, badanie tutaj na Zamku Międzylesiu było bardzo dobre i rezultatami oczywiście się z wami podzielimy. Oczywiście. Jak tylko oczywiście materiał zlepimy i jeszcze przejrzymy, tak jak wspominałeś, kamery, które rozstawiliśmy, ponieważ te pułapki mogły pod naszą nieobecność uchwycić pewne zjawiska. Dokładnie. My nie zostaliśmy tutaj na zamku, ale nasze kamery tak i mam nadzieję, że coś uchwyciło. Chcielibyście tutaj jeszcze raz wrócić? Kiedyś? W niedalekiej przyszłości? Myślimy, że tak. Myślimy, że tak, ponieważ ten zamek jest olbrzymi. Tak. Nie byliśmy wszędzie, a myślę, że warto by było warto wrócić. I wejść w te zakamarki, gdzie po prostu się nie weszło, nie? Dokładnie, dokładnie, bo ten zamek ma tak naprawdę wiele do zaoferowania i na pewno warto tutaj przyjechać. Tak. I najlepiej jak się przyjedzie, jak jest troszkę cieplej, wtedy jest możliwość tutaj przenocowania w tym zamku, tutaj. Nie? Dokładnie. Bo tak jak my to zrobiliśmy za pierwszym razem będąc tutaj. Zgadza. Wtedy mieliśmy... Tak. Dobrze, także tym oto akcentem będziemy kończyć badanie tego wspaniałego zamku. My się będziemy zbierać do domu, mamy trochę traty przed sobą. Dziękuję chłopakom za zaproszenie. My również tak, dziękujemy. No i materiał u chłopaków, perspektywa od nich będzie oczywiście pod opisem. I no nic, ja się żegnam, chłopaki też się żegnają. Dziękujemy. I widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, cześć.